Cześć, witajcie, jestem Sam Patryk, a dzisiaj jak widzicie jesteśmy u króliczków, jesteśmy u Wojtusia. Na samym wstępie bym chciał pozdrowić hodowlę królików. Tam sobie nagrywa. Poprosił mnie, aby w komentarzach abym go pozdrowił. Tam jest, wbijajcie na jego kanał, pozdrawiam cię. Wbijajcie na jego kanał. Co tu jeszcze więcej mogę powiedzieć? Króliczki sobie jedzą. No to jest, wbijajcie do niego. No i tak, on też ma króliczki. Tak więc no. Pasze jeszcze mają, ale chyba sobie odsypię teraz i dam im pszenicy, bo ogólnie zacząłem dawać rano pasze, a po południu pszenicę. Tutaj mam pszenicę. Pszenicę niestety mam. Może skądś owsa ogarnę. No ale ciężko będzie. No, jest pszeniczka. No tu jeszcze zielonki mam, co narwałem. Trochę za dużo, no ale sobie Wojtek zajada. One jakoś tak nie przepadają, ale chcę je nauczyć. No. Tutaj kukurydza jeszcze mają. No i tak. Dobra, ja sobie to wysypię i widzimy się zaraz. Jest już dane. Wojtek też zajada. Aż miło. No. Sobie tutaj wykosiłem, żeby było ładnie. Dzisiaj mamy czwartek. No, jest trochę cieplej, to już sobie wygarniają z tego. No, muszę to ładnie. Jak będę sprzątał, to te bobki muszę ładnie ten. To muszę ładnie wydrapać. No, one. Wojtek się zabrał za jedzenie, one jeszcze nie. No ale cóż. Króliczki sobie biegają, ogólnie wiatr jest. No. Dzisiaj taki lajtowy odcinek. Żywienie króliczków, można powiedzieć. No. Jakbym im teraz tutaj tą zielonkę położył, tak to już niby nie było chyba, nie? Wojtek. Ogólnie psy szczekają. No ale cóż. A coś tam kopią, tak jakoś nie wiadomo o co chodzi. Się nie mogą ułożyć. Nie? No. No, tak się położyło fajnie. Wojtek zajada. No to więc nie wiem. Zrobiłem im tak, żeby miały ładnie wyciągać. Teraz tylko pociągnąć i już się wylatuje. No one coś tam tak drapią. Kurde, te psy tak szczekają. Szkoda. Nie, Wojtek. Wojtek ma tutaj wyciągnięte, sam sobie wyciąga. On u poprzedniego właściciela jadł z karmika. Raczej z drobinki. Dobra, to więc jak wam się odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, dzwoneczkiem. Na razie, trzymajcie się, cześć.